Tym samym przechodzimy do punktu 5, mówienie spraw bieżących, dyskusje i wolne wnioski. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie. Zatem ja pozwolę sobie tylko przypisać Państwu poinformować. Są to podziękowania dla Pana Przewodniczącego Jana Mikuły ze strony przedszkola Dolina Tęczy oraz ze strony niepublicznego przedszkola Smerfy za bezinteresowną pomoc i życzliwość. Przedszkole wyraża swoją wdzięczność, życzy powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń oraz sukcesów. Tudzież przedszkole samorządowe za pomoc i wsparcie dla przedszkola Dolina Tęczy w roku szkolnym 2012-2013. Dziękuję tym samym, to odczytałem i ostatnie pismo pochodzi od burmistrza Pyrzyc. Państwo trzymaliście do skrytek, zatem tylko przypomnę, że w związku z tragedią losową, jaka spotkała mieszkańców tamtej gminy, jest uruchomione konto, na które możemy wpłacać, jak wszyscy inni chętni, pieniądze na rzecz tychże poszkodowanych ludzi. Tym samym wyczerpaliśmy punkt 5 dzisiejszej sesji.